Dziś tutaj, pod Pałacem Prezydenckim, apel, który czytany jest w wielu miastach Polski i nie tylko poza jej granicami, odczyta pani poseł Anita Czerwińska. Szanowni Państwo, przebyliśmy razem bardzo długą drogę na krakowskim przedmieściu w Warszawie, ale też wciąż w wielu miejscach w Polsce i na świecie spotykamy się co miesiąc, by modlić się za poległych w Smoleńsku. Wielu osobom nasze spotkania przypominają te sprzed 30 lat, kiedy Polacy chodzili na msze za ojczyznę odprawiane przez księdza Jerzego Popiełuszka. Październik jest właśnie miesiącem jego męczeńskiej śmierci. Musiały minąć lata, by z tragedii jego śmierci i wielu innych zamordowanych w stanie wojennym wyrosła nowa Polska. My też musieliśmy czekać wiele lat, by ofiara poległych w Smoleńsku zrodziła owoce. Te owoce widzimy dzisiaj. Ci, którzy domagali się prawdy, nie tylko dokonali wielkiej zmiany politycznej, ale spowodowali, że Polska jest dzisiaj zupełnie innym krajem. Przerwane zostały największe patologie niszczące państwo, odbudowywane są struktury gospodarcze i społeczne. Polska jawi się dzisiaj w Europie jako kraj stabilizacji i rozwoju. Stało się to dzięki wielkiej społecznej mobilizacji. To modlitwa i walka o prawdę zjednoczyła miliony ludzi. Nasza jedność i wiara są najwspanialszym pomnikiem dla poległych. Dziękuję bardzo.